wjeżdżam do Aosty. To praktycznie jest taki pierwszy, powiedzmy, przystanek obowiązkowy przed przejechaniem tunelu Monte Bianco. Zaraz dojedziemy do bramek, zapłacimy za autostradę i zaraz za bramkami jest zjazd obowiązkowy dla wszystkich ciężarówek powyżej 7,5 tony na parking tak zwany regulacyjny. Na tym parkingu teoretycznie, bo w praktyce to się dzieje po francuskiej stronie, a tutaj po włoskiej sporadycznie, tak. Mierzony jest samochód, czy tam nie jest za wysoki, czasami za szeroki. Bardzo często jest policja, która sobie wyryw koło ciężarówki sprawdza. Mierza się na wagę, sprawdzają, wiadomo, czasy pracy, jazdy, karty itd. itd. Także zaraz zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Dzisiaj niestety na drugą stronę już nie przejedziemy, bo stanę sobie tutaj na nockę, ale wypauzujemy się, zrobimy dziewiątkę i jutro rano zobaczycie, jak to będzie dalej wyglądać. Także dzisiaj tylko wjedziemy na ten parking i zostaniemy tu do rana. Tu jest właśnie zjazd. Jak widzicie, area di regolazione, accesso regolamento controllo obbligatorio. Potem można pojechać sobie tam w prawo na Autoporto. Tu się przejedzie nad autostradą na drugą stronę. Po drugiej stronie też jest parking dla ciężarówek. I tam jakby ktoś chciał sobie zakupki zrobić, coś tam jest supermarket, Carrefour, dosyć duży, tylko że dosyć drogi. Aczkolwiek możliwość taka jest, jakby to by zależało. My sobie dostaniemy właśnie na tym parkingu. Tutaj już się będziemy pauzować do jutra. Policji nie ma, tu po lewej stronie właśnie jest waga, jest policja, także dobrze nam tu dzisiaj będzie. Wczoraj wieczorem jechaliśmy tu na parking regulacyjny przed tunelem Mont Blanc. Mówiłem, że dalszą część zobaczycie dzisiaj. Także ruszamy. Yeah.
święta niż życie człowieka. I nigdy nie uwierzę w słuszność jakiejkolwiek wojny i że można sprawiedliwie pytać ludzi za poglądy. Jakim prawem chcesz mnie sądzić? Zostaw czapkę w moim oku, moim ludzkim prawem błądzić. Wszelkie sądy są za Bogu. Nie, nie wierzę, nie. Czy czasem silnik się nie przegrzewa, czy czasem nie mamy tutaj jakichś dziwnych akcji, które by tam wymagały, żeby auto stanęło na parkingu i odpoczęło troszeczkę, żeby się schłodzić, żeby czasem nie doszło do jakiegoś pożaru w tunelu. Teraz jeszcze została nam opłata. Wjeżdżamy do tunelu i wyjeżdżamy z drugiej strony, już we Francji.
się tajemne hasła. Ziemy piersia, miłość nie zgasła. I love you. My name is Mojżesz Winnetou. I love you. My name is Mojżesz Winnetou. I love you. My name is Mojżesz Winnetou. I love you. Dobrze, niech to trwa. Końca i wyjeżdżam już po francuskiej stronie. Serce z kieczapu na kanapce, ukryte piny, szyfry, loginy, tajne znaki dla tej jedynej. I love you. My name is Mojżesz Winnetou. My name is Mojżesz Winnetou. Dobrze, niech to trwa, niech to trwa. Lipstick na lustrze i kartka na lodówce. Zostawiasz rzuconą piżamę na poduszce. Kiedy ja robię ci śniadanie do pracy i dokładam w tajemnicy ciastko do kawy i za ręce odprowadzić na przystanek. Tak gorące pocałunek nad ranem. Wracam sam i widzę tajne znaki. Zostawiłaś mi na stole papieros do kawy. I love you. My name is Mojżesz Winnetou. My name is Mojżesz Winnetou. Dobrze, niech to trwa, niech to trwa. Mine.
faktycznie siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Życzę, że chowam się przed tobą i jestem skryty, lub to ty blisko ze mną solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, odpowiadam, że o niczym. Trzeba ci się nie dać, nie paść ze strachu na ziemię, by żyć na czworakach jak zwierzę, że lepiej...